Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek jest nagrywany na moim live'ie na Twitchu, także w opisie macie link do Twitcha, wbijajcie koniecznie, bo tak wcześniej na YouTube, jak robiliśmy live'y, tak teraz na Twitchu bardzo często. Jest ze mną oczywiście Majniczek. No witam. Jego link do jego kanału też macie w opisie, także polecam zostawić mu suba, bo morda wbiła ostatnio 200 subów, za co wam pewnie chcę podziękować. Oczywiście, bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, ale koniec pitolenia, przejdźmy do odcinka. Słuchaj, Majni, jak wiesz, jedni z naszych najstarszych widzów, w sensie, kiedy nas w ogóle obserwują, to jest Emilka i Blazo. I pech chce, że kilka tych gałganów ma urodziny. W momencie, w którym nagrywamy dziś, jutro. I tak sobie pomyślałem, żeby zrobić im małe prezenty. Jeżeli chodzi o Gałgana Blazo, to z niego sobie przy okazji chyba troszeczkę robimy. Tu budujemy coś, co... Ponieważ, moi drodzy, Blazo nie ma jeszcze 13 lat. Discord w Polsce jest od 16 roku życia, od 16 pod opieką rodziców. On wpisał ten wiek, to mu go wywalił. W związku z tym, musimy trochę z niego zakpić, ale również... gratulować, bo osiąga wiek 13 lat i będzie mógł mieć legalnie twarda. W związku z tym wybudujemy mu takie logówkę Discorda. Fajnie, podobno masz projekt, także zajmuj stery, patrz panie. Nie ma problemu, już się za to zabieram, tylko potrzebuję, czy też ma ziemi trochę. Teraz coś ukryjemy. Czekaj, weźmy to jakąś o. Też o. Już nie ma. Nie ma, dajmy. Już mam. Piwowałem teren. Za to jest jeden. Jeszcze możesz łopatę dać, jakbyś był takim uczennym człowiekiem. Nie, ja tam też chcę z tą wbijać i wbijemy razem, tak? Dobrze. Do powodzenia. Dobra, to robimy duże, tak? Ja bym to zrobił nad jego domem, to chcesz zrobić? No. Czy domem. Ty to domem nazywasz, no. Tak? Dobra, ten, no. Ja mam w domu większy śmietnik niż on w domu. Dojedziemy. To tak, najpierw zrobimy o. To by było tak. Raz, dwa. Lepiej by było budować się od góry. Trzy. Tak, cztery. I teraz wejdę. Proszę bardzo. Zrobimy jeszcze po trzy. Dobra, to już... Dobra, i teraz tak. Teraz daj jeszcze jeden, ale pod nim musi być też blok. Nie wiem, jak to zrobisz. Czekaj, tu dwirkę podbuduj. O, dobra, jak to zrobię. Pod nim i pod nim jeszcze jeden taki. O, dobra, już mam. Oj, tamtego nie. Może być, dobra. I teraz zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. I zobacz, to jest proporcjonalne. Otóż to, dobra. To teraz tak samo możesz zrobić tutaj takie o, z tej strony, żeby szło do góry z powrotem. Powiedz mi, Grym, nie chcesz robić tło? Myślałem, w sensie to niebieskie. No tak. To już od ciebie zależy. Czy to się nie będzie lepiej prezentowało, jak to jest w taki sposób, wiesz? Dobra, czy to się omina oko? Omina. Ale takie ma, no takie to jest. No ja bym zrobił, bo tak to może coś tym bardziej pada do gry. No to taki w sumie logo to tak trochę padnie, ale może być. Dobra, to trzeba ogarnąć taki kolor wełny. A chyba ciemno-niebieska. Najlepiej jasna jakby była. Jasno-niebieską? Mhm. Discord jest taki bardziej jasno-niebieski kolor.
Czekaj. Nie będziemy robić takie, jak jest normalnie na Discordzie, bo to jest strasznie wielkie to tło, ale chociaż taka jedna warstwa, żeby wystawała z każdej strony i będzie git. Myślę. Jedna myśl. No, myślę nie więcej niż trzy. Wezmę 4 na 3. I źle to zrobiłem. Powiem ci, że lepszego loga sobie nie mogłem wymarzyć, naprawdę. Myślę, ale tak się teraz zastanawiam, pierwotnie ale nie wiem, moment. Może ona dzisiaj dostała do mego twarzyczka. No to może to jakieś, też jakieś logo z czymś, czym jest związana. A wiem, że... Teatr. Do jakiejś tam teatralnej. Może zróbmy scenę i zaśpiewajmy operę. Albo wiesz, to takie może maski, wiesz, takie teatralne, wiesz, to. O, dobre, no. Proszę prowadzenia w budowaniu tego w Minecraft. No dla mnie to jest bomba, tylko oczy są za daleko, ale dobra. To jest git. Ja myślę, że nawet dla to będzie. Wygląda jak Discord, okej? Okay? No i tak. Nie, ja bym to tak zostawił. Nie, ja bym zostawił tak jak nie. Bo to też było tak samo. Bo to normalnie to jest cała obramówka dookoła, takie koło, ale jakbyśmy mieli robić koło, to byśmy na minus 5, na 5 poziomie je skończyli robić. No, ale to myślę, że tak będzie wystarczająco. Zobacz na ten napis. Ja bym co prawda jedną literkę uciął, ale mam to dlatego, że już w miejsca nie wciął. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, to lecimy w tej chwili pod dom. Lecimy pod dom i robimy maskę. Maska będzie trudna, wiesz, tym. Wiem. Chyba, że coś innego. A może jakiegoś logo takiego popularnego teatru? Nie, to nie. Ewentualnie ona wiem, że też ja dzisiaj o jakimś skateparku, że lubi tam jeździć na hulajnodze. No to w domu. To nie skatepark, a w sumie no skate. No i że ona na hulajnodze tam. Żeby jej hulajnogę zbudować? No. No i super. Będzie łatwiejsze. Dobra, to lepiej. Jestem już na live. Jesteś? Mhm. To tak, dom. No, tylko wy go wysadzicie. No. Nie, wysadzamy go. Ponieważ moja droga, za no, 2 godzinki masz urodzinki. Myśmy pierwotnie planowali od kilku dni budować ci nowy dom. Ale że pan Zoszek, a pan Zoszył i dał ci dom swój. W związku z tym postanowiliśmy, ponieważ mówiłaś dzisiaj coś o hulajnodze, darować ci taką hulajnogę. Ale ładnie. Pozdrowieniami od całego serwera. Masz nawet. No ładna, majka, dzięki. A zobacz, jaką ładną trąbkę ci zrobiłem. To jest najpiękniejsze. Mega. Ale jakie ładne w ogóle koła, to wszystko jest. Jakby to daje się radę, mega szkoda. Ja to mogę. Także, no wiesz, 100 lat. No, mega. Dzięki, miło mi. Dzięki. Także generalnie ta żona mi była w tej chwili, też nagrał sobie z tego reakcję. Spotka, ale mega dzięki. Pani mi podoba. Ale, dlatego właśnie ci mówiłem, że nie możesz być z nami, wiesz, na live'ie. Jak ja bym to podobał przy tobie, z tobą. No, właśnie. Przepraszam, że musiałem się wypozyć. Okej. Dobra. Powiem tam, żeby na Nie.
żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wybije. No właśnie. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, to koniecznie w komentarzach złóżcie życzenia zarówno Emilce, jak i Gałganowi, Blazo. No i co? Mam nadzieję, Emilka, że nic się nie spodziewałaś. Nie, w ogóle się spodziewałam. Także pamiętajcie o subikach, jeżeli jesteście gotowi. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć!